Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Zapraszam na film dotyczący pandemii na stronie opcjaspoleczna.pl. Opcjaspoleczna.pl. Społeczna tylko literą L. I w opisie filmu jest podany link. W środku tego filmu, który obejrzycie na stronie opcjaspoleczna.pl, jest historia hiszpańskiej grypy. Tutaj jedna z osób, które na mojej dzielnicy mieszkają i ja ją znałem, tak, zaszczepiła się i pamiętam, jak ją pytałem, drodzy Państwo, czy się zaszczepi, czy nie, ona powiedziała, że już jest zaszczepiona, tak? No. Już nie żyje. A powiedziała dla mnie, że należy się szczepić, czy ja wiem, co to jest hiszpańska grypa. Otóż, drodzy Państwo, była taka epidemia, tylko ta osoba, która się zaszczepiła, nie wiedziała o tej epidemii tego, co powinna wiedzieć, czyli treści, o co chodziło. Tylko nazwę, że jakaś epidemia, właśnie o szczepionkach mowa. I tym pozytywnym akcentem zapraszam na stronę, na film dotyczący historii, bo historia jest bardzo ważną rzeczą. Komu skąd wyrastają, drodzy Państwo, uszy, nogi, w jakich butach chodzi. Dotyczy to też tych partii politycznych, dotyczy to też Morawieckiego, kim był jego ojciec, konfidentem służb komunistycznych, tak? I to dziedziczy pracę po ojcu, dzięki temu Kaczyński też człowiek komunizmu. To są wszystko struktury komunistyczne, które w tej chwili rządzą. PiS-y, PO, SLD, to jest wszystko stara komuna, pomalowana na inne barwy, no i która, drodzy Państwo, dała cukierek w postaci 500+. Wydawać by się mogło, że to jest coś dobrego. No i już gównem zaczął srać. Żar mu z dupy poszedł. Całej tej ekipie PiS-u. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kodeks handlowy. Spółka jawna, spółka komandytowa, akcyjna i z OO. Spółka z OO w tym roku zniknie w Polsce, drodzy Państwo, z mapy działalności gospodarczej, dlatego że podatek wzrósł do 48%, praktycznie do 50%, czyli Urząd Skarbowy jest właścicielem w 48% spółki z OO. Oni podnieśli podatek do 23,9%, to płaci CIT, spółka, jako osoba prawna, i później wypłacając dywidendę udziałowcom, drugi raz opodatkowuje się te same pieniądze i też jest 23,9, to razem daje właśnie 48. Tak więc wzrost podatków, i to nie tylko spółki z OO, drodzy Państwo, jest cała masa tych podatków, które można byłoby omówić. Ale ten jest bardzo ważny, dlatego że przedsiębiorcy nie będą mieli oszczędności, żeby funkcjonować. No i ten temat plus wzrost cen gaz, prąd będę omawiał w innym filmiku. Generalnie ci, którzy chcą ocalić swoje życie, zdrowie, tak, to robią, oglądając tego typu filmy, na przykład z moją osobą, czy inne filmy na innych kanałach, które nie są komercyjne. Kasia Gandor, która ma 137 tysięcy, czy 7 subskrybentów. Ja mam 16 tysięcy, tak? Tylko widać, drodzy Państwo,
kto płaci, ten wymaga. Tutaj trzeba samemu film nakręcić, samemu przyciąć. I jest przekaz, jest treść, tak? A takich kanałów z panią Kasiunią można wskazać w internecie wiele. Puder na twarz, studio. Bo wy musicie wiedzieć, że nie tylko media mainstreamowe, drodzy państwo, są pod kontrolą służb, czy powiedzmy kogoś tam, biznesu korporacyjnego, ale to też przeniosło się do internetu, przeniosło się między innymi na YouTube. I tamte filmy nie są zdejmowane. Ten film, o który was proszę, żebyście przeszli na kanał Opcja Społeczna, ja zamieściłem 2 czy 3 dni po Nowym Roku i od razu ban. Od razu zdjęty, od razu ban. Od razu zakaz przez tydzień wrzucania jakichkolwiek filmików. Dlatego poprawiam się i teraz was informuję, że możecie na tą stronę wejść, bo w tym celu ta strona została założona, żeby wrzucać tam filmiki, które albo zostaną wyrzucone z YouTube, albo po prostu YouTube tych filmików nigdy by nie opublikował. No i macie wolność słowa, tak wyglądającą. Bajka o dobrym ładzie, drodzy państwo. Emerytom będzie się dobrze żyło, biznes będzie się rozwijał, tak? Rolnictwo będzie kwitło. Tak jak dla dzieci. Narysowane kółeczko, tutaj ciągnik, tam służba zdrowia, tu. No i żarem gównem posrali się wspólnie. I PiS, i PO, likwidując, drodzy państwo, dzisiaj formę działalności. Jak wysoki powinien być podatek, żeby firma jakakolwiek miała rentowność, czyli jej się opłacało? Jeżeli oni nie mieszczą się w finansach państwowych, jeżeli oni zrobili defraudację, którą jest ta dziura budżetowa, tak? To koszty poniesiecie wy. I wy, my. I to jest właśnie podwyżka prądu, podwyżka gazu. To jest inflacja, która zacznie się już niedługo. Czy zacznie się na początku lutego, czy zacznie się pod koniec lutego, zobaczymy, bo ceny nośników energii już poszły w górę. I to jest forma kradzieży. To jest forma kradzieży, dlatego że za, powiedzmy, 1000 zł możecie kupić, drodzy państwo, powiedzmy z 200 czekolad po 5 zł, a kupicie 20 czekolad. W ten sposób system, państwo, korporacje bankowe was okradają, was, nas, dlatego że te wszystkie długi, te wszystkie pożyczki państwowe, które są zaksięgowane, one są zaksięgowane nominalnie w jakichś tam złotówkach, w jakichś tam dolarach i robiąc inflację, te zera wam się zabiera, bo wartość nominalna jest ta sama, żeby zaksięgować to w bankach, czy zaksięgować to w ZUS-ie, czy zaksięgować to w Urzędzie Skarbowym, czy zaksięgować to na obligacjach wydawanych i skupowanych teraz przez rząd. No i w tym celu jest inflacja, bo podatki nie dają takich pieniędzy, żeby, drodzy państwo, sfinansować przede wszystkim zadłużenie, a 500+ to jest bzdura. 10 godzin facet, 10 godzin kobieta, pracując bez podatku za stawkę 25 zł, 250 zł mają dziennie. To plus to, to jest 500 zł. Mężczyzna pracując 2 dni bez podatku ma 500 zł. Czy nie lepiej stworzyć system niskich podatków, braku żebrania przez społeczeństwo o jakiekolwiek zasiłki, tak? Dostępu do rynku pracy, zlikwidować te zamknięte zawody czy ograniczone, zlikwidować te utrudnienia, dać ludziom możliwość samodzielnego decydowania o sobie, podnieść poziom edukacji, to polityka jest odwrotna. I skutkiem jest zadłużenie, i skutkiem jest kradzież, bo podnoszenie podatków tego typu to jest forma kradzieży. To jest kradzież, bo oni robią defraudację, a koszty przerzucane są na społeczeństwo. Inflacja
obniża siłę nabywczą, żeby zaksięgować zera w bankach. Tutaj kończę swój krótki wykład o ekonomii i zapraszam na stronę opcjaspoleczna.pl. W linku też jest adres strony. Kciuki w górę, a kto nie ma subskrypcji mojego kanału, to bardzo chętnie, drodzy Państwo, proszę o suby. I do następnego filmiku.